Hej, tydzień nie było filmu, wiem. Nawet się trochę w pokoju u mnie zmieniło. Mamy plakat z Gry o Tron. A wczoraj napisałem na Facebooku, dlaczego tak było, ale chwila. Chcesz powiedzieć, że nie lajkujesz Facebooka mojego fanpage'a? No to chyba się nie dowiesz, co chodziło. A teraz zapraszam. Mam jakąś nagraną gierkę z wcześniej Wukongiem na midzie. I dzisiaj będziemy mieli właśnie ją. A od następnych dni będziemy starali się zamykać projekt Z, który się rozciągnął w czasie po prostu bardzo mocno. Okej. Jesteśmy już w grze. Ja jeszcze się upewnię, że wszystko się nagrywa. I w zasadzie muszę trochę zmienić przedmioty. Dobra. I dawaj, wybiegaj, Wukong. Okej, nagrywa się. Słuchajcie, dzisiaj gramy Wukongiem. Jakoś przypasowała mi ostatnio ta postać. Na midzie przeciwko Zeratowi. Nietypowa linia, bo Wukong na midzie jest jeszcze rzadziej widywany niż na topie, a już na topie jest rzadko. Co to takie dźwięki? O my God, oni spamują tymi emotkami. Jak to się robi? Ja nie wiem, jak to się robi. Nie wiem, nieważne. Wukong na midzie jest jeszcze rzadziej spotykany niż na topie, ale mam nadzieję, że coś z tego jednak wyjdzie. Czy my mamy awka? Tak. Niestety mamy awka. I to nie jest decek. Na Zerata, szczerze mówiąc, mam taką linię, którą ciężko ocenić. Zależy, jak będę dobrze klikał. Zobaczymy. Tak naprawdę najlepiej mi będzie zaczekać do, no tak przynajmniej drugiego levela. Jak to się stało? Myślałem, że mi wsadzi jeszcze jeden atak. A to Q go nie trafiło. Dobry damage. I mam dwójkę. Zeret gra z healem. Teraz DCK dostał. LOL. Zeret gra z healem. To jest dla mnie bardzo, bardzo ważna informacja. Ciekawe, co wziął na drugi poziom. I ciekawe, czy będzie remake. Horej! Rejdzik wygrany. Ale chyba... Jeżeli zremakeuję, to nie ma znaczenia, także ten tego. O, trafił mnie. O! O, fuck! O, holy! Musiał healować. Okej. Okay. On może teraz spróbować z Flashem zagrać to. To może być takie... Nieciekawe. No i zaraz tutaj na pewno wpadnie Gravesick. Ja już się wracam. Nie wiem, czy możemy to zremake'ować nawet, szczerze mówiąc. No niestety, ja ci tam nie pomogę, Gragas. Mimo, że bardzo chcę. To boli. Dobrze, przywierzę, nie zabiję jej. Przeżyła. GG, WP. Chyba wiedzą, nie? Niestety nie było jak tego lepiej zagrać. Ja tracę farmę z midem. Nie miałem flasha, żeby doskoczyć do tego Gravesa. Jakbym miał, to byłby łatwy frag.
Okej, ale przynajmniej wygrywam w farmie. Tego nie widać teraz, ale zaraz będzie. O, fuck. Dobra, nie wygrywam. Jestem na równi. Ale wygrywam w expie. A exp jest ważny. Okej. I to jest tak jak teraz gra działa. Jest w miarę spoko. Nie możemy zrobić remake'a. Shame. Czy ja mam za niski? Nie, nie mam. Myślałem, że mam za niski attack speed. Ta sytuacja tak jak teraz jest spoko. Żeby zgarnąć jakiegoś... Żeby zgarnąć miniony, Zerat musi, nie może używać za bardzo ataków, tylko autoataków, tylko musi, no, wiecie. Chorej. I teraz mogę nawet na Orina na niego wbić. I najważniejsze teraz, nie dać mu podejść w zasięg W. Niech straci te miniony. Zaraz zmusimy go, żeby znowu użył Q na farmę. Przeciwnicy, no, wykorzystują te 4v5 mocno. Oj, wykorzystują, wykorzystują. On strasznie dużo się wyleczył też, chyba miał kilka potek. Nie bardzo mam jak pomóc. Dawaj! Okej, puszuję mida. Psujemy farmę Zeratowi. Jeżeli to wyjdzie. Oczywiście minionów tyle jest, że strasznie ciężko jest mi to pusznąć. Czy Zerat jest... Tak, Zerat jest na bocie. Zerat jest na bocie. Ekstra. A na topie zabiła Irelia sama 1v2. Czy my wygramy 4v5? Tak naprawdę to możemy, nie wykluczam tego. Ciekawe, czy już wszedł ostatni patch, czy 7.20? Ja tego nie wrzucam po kolei, więc jak wy oglądacie, to już na pewno jest ten patch. Okej, okay, 160 many na combo. Ale nie mam przedmiotów. Nie wiem, czy nie lepiej mi się będzie wrócić. Tak naprawdę jestem teraz w takim niezręcznym punkcie. Kiedy nie chcę się wracać, ale... Jednocześnie nie bardzo mogę zostać. Dobra, w zasadzie, jeżeli będę miał 8 level... Wtedy powinno się udać. Musiałem użyć Q. No i tak nie zgarnąłem obu minionów. Co to jest? Mam strasznie mało AD. Dobra, popatrzmy się. Tak, zwiększono. Już jest sterek zmieniony, czyli to jest patch 7.20. Okej. Okay. Zrobię tak. Nie, nie, nie. Pójdźmy w tego Duskblade'a. Pójdźmy rozsądnie, tak? BF Sword byłby greedy.
I zresztą nie miał co później z niego zbudować. A jak pójdę do Zgblade'a, to będą asasynacje. Olewam mida. Idziemy na topa. Jak chcemy wygrać 4v5, to tutaj musi się stać coś dobrego. Zepsuł mi Gragas, nie wierzę. Nie udało mi się Ignite'a. Ward. Szkoda, szkoda, bo wydaje mi się, że mogłem moją R-ką naprawdę ich tam zniszczyć. Dobra, mam Duskblade'a. Ważny przedmiot. I Vayne już się zaczęła farmić. Już się wyfarmiła bardziej niż Zaya. To są plusy. Ale ciężko będzie nam walczyć, jeżeli nie będziemy mogli zgarniać na nich łatwo pików. Nie będziemy mogli ich łatwo, wiecie. Musimy jedną osobę wyeliminować przed teamfightem. No i żeby się skalować jakoś do late'a, bo potrzebujemy bardzo skalowania. Czy tutaj mają wardę? Nie. Tutaj też nie. Horej! To jest to. Późny ult. Bardzo późnego ulta tutaj rzuciła ta. O, fuck, on trafił. Dobra. Biegnę na bota. I tak nie mam w zasadzie nic. Wszystko na cooldownie. Sam tego i tak tutaj bym teraz nie defnął. Okej, okay, a na pewno przydadzą mi się buty. I chyba nawet pójdę Merkury. I buduję je wcześniej, ale potrzebujemy mobilności, bo to nie jest taka gra, która będzie jak zwykła gra. Albo weźmiemy ich stompem, albo przegramy. A następny będzie u mnie Black Cleaver. Zaczekam tutaj chwilę. O, shit. I Gragas nie zabił jej.
Ale oni są rekceni, naprawdę. Ja zginę tutaj. Lol, to było słabe. Ale to było słabe, bo ja nic tutaj nie zrobiłem. Tylko jeden atak mu wywaliłem. Mam z tego asystę, ale po co? Dobra, niech ziomy zgarną wieżę. A nawet może nie zgarną. O, to był niezręczny flash. Mocno niezręczny. Oni teraz nie zgarną bota. To jest dla nas naprawdę spoko. Jeżeli tutaj przyjdzie nawet ten Cho'Gath, jakoś powinienem dać radę. No lol, naprawdę? Ja już chyba zaraz będę miał na Fade'a kasę. Przeciwnicy strasznie wykorzystują przewagę liczebną. To jest ich pełne prawo, ale jednocześnie przez to pojawia się takie poczucie, że gra jest niesprawiedliwa. Uff. Próbowałem kogoś wyłapać. Show me the path. Hooray! Topa nie trzeba defić. Na bodzie jest duża farma. Okej, już wracam. Co ona to robi? Bardzo ładnie. Kolejna walka, 4v5 i znowu wygrana. Naprawdę potrzebuję tego Black Cleavera, najbardziej dla cooldownów. Bo jeszcze mi nie chodzi o ten, o... inne bonusiki. A w lejcie na przykład to mnie będzie bardzo bolał Cho'Gath niestety. Okej, postawię Warda. Tutaj. A oni mają tutaj coś? Nie. Tutaj mają Warda. Żyj. I przeciwnicy co robią?
Zgrupowani nam idzie. Zaraz będą mieli Drake'a darmowego. No właśnie, nie bardzo mamy jak z tym walczyć. I to Mountain Drake będą nas łatwiej puszowali. Cieknę? Nie, ulti. Fuck. Dobra, ale Irelia jest, żeby posprzątać. Dobrze. Ile tu jest? 3 za 2. Wyrabiamy dalej się. Wyrabiamy to, co trzeba, żeby ginęła jedna więcej osoba. No i wtedy reszta ma równą grę. Popatrzcie na przykład tutaj. Dzięki temu Vayne jest 1v1, a nie 1v2. Trochę unlucky, że jej koniec końców nie wyszło. To jest chciwe, mocno, co robi Irelia, ale trzymam za nią kciuki. Okej. Mogę się wrócić po drugiego longsworda. Moje ulti już robi 356 damage'a na sekundę przez 4 sekundy. Tak całkiem spoko. Przeciwnicy mogą iść do mnie. Mogą też iść na Barona. Chyba nie próbują. Upsi. Trochę łatwo mi uruchomili tutaj Duskblade'a. Dobry damage. Chyba mają Cho'Gatha. Nie widziała mnie? Nie w tą stronę, i ult trochę poleciał. Oj, przykro mi. No i siege'ujemy. W dwóch. I zgarniamy wieżę. Vayne udało się zrobić 1 za 1 tutaj. Kogo ona zabiła? Ona zabiła tam Zaję, tak, tak. Niestety Zaja już za bardzo golda nie jest warta. Lol. Zerat chce reportować ludzi, nie? Gdyby gra była 5 na 5, to bym go ścisnął bardzo mocno. Tak mogę powiedzieć. Zresztą wystarczy spojrzeć na farmę. Ciekawe, czy tu mają Warda. I guess they do.
Spróbuję tutaj zaczekać. Coś pisze. Zerat. Okej. Gdzie on się podział? Tutaj mają wardę. Strasznie mały jest. Naprawdę? Z takim lowkiem? Dobra, ale i tak są mocno posprzątani przeciwnicy. Wiecie co mnie wkurza? To jak rzadko się odświeża ulti Wukonga. Nie wiem czy widzieliście ile czasu zajmuje na przykład czasem podbicie kogoś, że to nie jest natychmiastowe. Gdyby Wukonga ulti nie aktywowało się, ono się chyba aktywuje i nakłada damage raz na sekundę. Gdyby to robiło 4 razy na sekundę, albo częściej, wydaje mi się, że na przykład Malefic Malzahara nakłada częściej. To gdyby tak było, myślę, że to byłby dla niego duży buff. Często się zdarza, że nawet przeciwnik się może wyfleszować. Ogarniacie? Kręcicie się na gościa, on się może z tego wyfleszować, zanim dostanie damage. Ale to nie jest jeszcze takie problematyczne. To są rzeczy, które są bardziej problematyczne niż to, że ktoś się wyfleszuje z twojego ulta. Czasem ulta chcesz włączyć, na przykład Lee Sin traficie z Q i chce doskoczyć. Włączasz ulta, żeby go podbić, zanim dostaniesz damage z jego Q drugiego. A i co się okazuje nagle? To był duży Drake. Nie skończyłem. I nagle się okazuje, że gościa do ciebie doskakuje i zadaje ci damage. A jakby częściej był nakładany damage i to podbicie z ulta Wukonga, to wtedy w locie by się go zatrzymało. I w zasadzie tak powinno to działać prawdopodobnie. O nie. Gragas idzie AP, a nie tanka. Bardzo dobrze Vayne gra. To nam mocno ratuje tyłek. Zrozumiała Irelka. Najsu! O nie, przyjaciółko. My dear, dear friend. Mój przyjacielu Łosiu. Heh! To było zabawne. A się zagubiłem tam, zamotałem. Idiotyczne trochę. If you ask me. Potrzebuję jakiegoś lifesteala. Nie mają szans, 2v5.
To jest to, czego potrzebujemy. Darmowe barony. Wiecie, co chcę zrobić? Wziąć Blue i asekurować trochę tą Vayne. Tutaj dużo golda będę potrzebował, żeby kupić Hydrę. Okej, okay. Ida. On jest nasz, nie? Fuck. Nie wiem, czy jeśli stałbym przy ścianie, to czy udałoby mi się, czy nie. Ale z Orani. To był ten moment. Ale to była walka. Okej, okay, chyba zaczynam rozumieć, jak działa Wukong. Ja tylko chciałem zabić Zerata, wywołać trochę zamieszania, zanim on zabije Gragasa. Pomyślałem, że zabije może jedną, max dwie osoby, a później pójdę broni, a później mój team zgarnie inhibitor. I co się stało? Nagle wszyscy zostali rozwaleni. I koniec gry. Tak po prostu. I to była jeszcze seria. Okej. Okay. Chcę zobaczyć damage dealt. Vayne zrobiła większy. Ale generalnie to się wywiązałem. Dobra, słuchajcie. Mam nadzieję, że ta gra wam się podobała. Mi się podobała. Na dzisiaj to tyle. Słyszymy się w kolejnych filmach. Prawdopodobnie już nie Wukongiem, ale kto wie. I to tyle. Peace.